Proszę Państwa, śnieg sypie. Mamy już dzisiaj 1 grudnia 2017 roku. Ostatni miesiąc i się skończy. Będzie, proszę Państwa, Sylwester, święta właściwie za 24 dni. No, nie każdy wie, co to są te Saturnalia. Ku czci narodzin, proszę Państwa. I że te 2 tygodnie, jak w starożytnym Rzymie, tak to przeszło do chrześcijaństwa, czyli pseudo-chrystianizmu, bo przecież Jezus nie obchodził ani tych pogańskich imienin, ani tych pogańskich urodzin, ani nie miał zielonego pojęcia o krzyżu pogańskim, łacina crux, bo przecież, żeby kogoś zabić, to wystarczyło na pionowym, zwykłym, prostym palu. Proszę Państwa, jak to pisze Wacław Korabiewicz pięknie w książce, nawet pokazuje ilustrację śladami amuletu. Był on tam 15 lat w Egipcie starożytnym, badał krzyże, różne krzyże badał i napisał w książce za 100 zł, którą można było kupić. Proszę Państwa, że krzyżować znaczyło rozciągać na palu. Krzyżowanie to jest rozciąganie na palu. No i tak to zdanie podkreśliłam w tej książce. No badacz tu swego czasu. Chyba jedyna wystawa, co ludzie nie byli w muzeum, proszę Państwa, etnograficznym. Jedyna chyba udana wystawa, bo to wszystko lipa. Krzyże. Wacław Korabiewicz i tam ze 3 jeszcze innych profesorów, którzy też tą samą tematyką się zajmowali. Krzyże badane, proszę Państwa, w starożytności, w starożytnym Egipcie. Nawet Helena Święta, proszę Państwa, w skrzyni, też taką książkę dorwałam w Kerfurku Reduta na Ochocie, gdzieś mi zginęła, bo jak się pożycza, to pożyczaj, to jest zły obyczaj. Proszę Państwa, Święta Helena krzyż jakiś trzymała. Bardzo długi okres czasu, on był w ogóle tam przechowywany i nikt i ona do tej skrzyni nie zaglądała, żeby w ogóle zobaczyć, jak ten krzyż wygląda, bo nikt nigdy nie wiedział kształtu. Nikogo kształt nie interesował, aż dopiero potem, bo krzyż to jest późna historia. Najpierw, proszę Państwa, 4 wiek, a więc 312 rok, Konstantyn Wielki miał widzenie znaku krzyża. W tym znaku zwyciężysz. Już to sugeruje, proszę Państwa, politycznie jakieś wojny zaborcze i może nawet niekoniecznie wojny, ale taką wyprawę może do Konstantynopola, prawda, i z powrotem. I po co to wszystko było i po co? No, także proszę Państwa, 4 wiek i potem. To jest historia krzyża. Natomiast w Biblii krzyż jako taki, te 2 belki skrzyżowane pod jakimkolwiek kątem nie istnieją. To może tylko w pogaństwie, ale w Biblii nigdy. Jeżeli ktoś przekroczy to zarządzenie Ezdrasza 6,11 i 5 Mojżeszowa, niech z domu jego będzie wyrwana belka, na którą, belka, dobrze mówię, na którą zostanie wbity, jego dom zaś niech będzie zamieniony w kupę gruzu. Proszę Państwa, otóż w Biblii słowo ksylon, ksulon, też według Homera, to jest pionowy słup lub pal. Proszę bardzo, jakie etymologicznie, jakie znaczenie miało to słowo? No, wypowiedzi takie różne, proszę Państwa. Nawet niech będą z Radia Maryja, przecież my nie jesteśmy przeciwnikami papieża, chociaż ja w papieża nie wierzę. Nie wierzę w duże rzeczy, które są przejęte z pogaństwa. Po co ja mam tak chciwie brać różne rzeczy, a jeszcze nie daj Boże je z pogaństwa? To jest jakiś wiatr, się wzmaga, proszę Państwa, śnieg sypie i 1 grudnia ja w ogóle nie śpię. Postanowiłam nie spać, gdy nadaję nasze radio. Ale w ogóle to kefe, euro, Conchita, Barbie, baby, Langstrom. Ekstra. W ogóle postanowiłam nie spać 1 grudnia. Nie. To Radio Maria niesamowicie pomaga wszystkim ludziom. Nie tylko świeckim, ale i kapłanom, chcę też powiedzieć, bo to jest niesamowita inspiracja. Również i pomoc w dotarciu też i
już w swoim uświęcaniu, ale też w dotarciu do ludzi. Chcę tylko te niesamowite płaszczyzny wierzę różnić w Radio Maryja, choć ich jest naprawdę wiele, a więc dorośli, rodziny Radio Maryja, młodzież, dzieci. No niesamowite to wszystko spala niesamowity kontakt ze słuchaczami. Oczywiście. Bez retuszu, bez opóźnień i tak dalej. Ja tylko na końcu powiem, no bardzo lubię też w czasie drogi czasami, jak podróżuję samochodem. I nierzadko też, kiedy z grupami jeżdżę samochodem czy z dorosłymi, w różnych momentach czasami zastanie nas koronka w drodze, więc też włączamy radio i też to tak w jakiś sposób krok po kroku można też ewangelizować, nawet w taki sposób. Chcę na koniec powiedzieć, że niestety nie będę mógł być w Toruniu, choć już się zapisywałem, ale obowiązki duszpasterskie jednak nie pozwoliły mi w tym roku być, ale myślę, że będzie okazja jeszcze nie raz zetknąć się z tym fenomenem. Tak, bardzo dziękuję. Wiele w ciągu roku, więc księże Antoni na kolejne. Dokładnie tak. Koniecznie proszę się wybrać. Oj, to na pewno duża kolejka już piosenek, chociaż to już koniec praktycznie, nie? No tak, bo to już zostało 13 minut, to... Także jeszcze raz pozdrawiam na ręce ojca, składam serdecznie dziękowania wszystkim ojcom i wolontariuszom i świetnym pracownikom w radio. Pan zapłać, Panem Bogiem, do usłyszenia. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? No, ja do rozmów chciałam. Jesteśmy na antenie, kogo witamy, skąd telefon? Ja mówię z Radzi Świętego Krzyża w Jeleniu. No, słucham radia, moje imię Danuta. No, słucham radia już ponad 20 lat. Zakładałyśmy koło Radia Maryja. Byłam w Toruniu, było u nas dwa razy w radio. Żywisz jestem z ojcem Piotrem Andrukiewiczem. Raz był ojciec Radeusz, dyrektor. No, telewizję też miałam prawie od początku, bo przywiozłam sobie antenę w Częstochowy. No, no, nie wyobrażam sobie życia bez radia. I też telewizji trwam, co inne nie oglądam, tylko to gra mi na okrągło. Nawet w nocy, jak śpię, ja przebudzę się, to słucham. No, naprawdę brak słów. I dziękuję i pozdrawiam wszystkich ojców. No pamiętam jeszcze przecież słuchałam siostrę Leonillę z ojcem Janem świętej pamięci. No i wszystkich znam. Byłam parę razy w Toruniu w związku z przyjazdem radia do nas, do naszej parafii. No, na wszystkie pielgrzymki prawie jeszcze do Częstochowy. No, ale na tej pielgrzymce w Toruniu to byłam tylko raz. Na dziewiątej pielgrzymce. Organizowanej przez Radio Maryja. No, a teraz już jestem też w moim wieku i nie dam rady jechać, zresztą od nas jest dosyć daleko. No i pozdrawiam wszystkich i serdecznie dziękuję za wszystko. Jeśli można prosić jeszcze jeśli ojciec jeszcze znajdzie chwilę czasu, Jacka Silskiego, obojętnie jaką piosenkę, bo bardzo piękne są i ojciec Piotr chyba też to lubi, bo często puszcza. No i serdecznie wszystkich pozdrawiam, wszystkich ojców, dziękuję za wszystko, bo no, jeszcze raz powtarzam, nie wyobrażam sobie życia bez radia. Dziękujemy pani Danuto. Pozdrawiamy gorąco. Bóg zapłać z Bóg Panem Bogiem. Bóg zapłać wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Bogiem niech będzie po Panu Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Radio Maryjo, radio Concito.